Cześć, witajcie. Dziś zajmiemy się budową szlaku kolejowego, czyli takim CMK, bo będzie to główna linia prowadząca na spawna. Jak możecie zauważyć, jest to już kawałek szlaku wybudowanego, a dokładnie to ten wykopany tunel. Jednak samo kopanie tego tunelu było bardzo nudne i męczące, że każdy pod koniec materiału był tak wykończony, że postanowiłem tego nie wrzucać materiału właśnie z kopania, ale za to wstawię wam tu jakieś fragmenty z tamtego materiału. Zaprosiłem dzisiaj do pomocy oraz tutaj pan skrzynkarz Michał. Zaczynamy kopać. Chłopie, no i coś ty zrobił. No i powiem, co to jest? Co ty za Egipt robisz? Co to jest? Co to za kolumny? Czemu ty to... Co ty coś zrobiłeś? No myję tunel. Nie myj tunelu. Co? Myję tunel. Mimo to sam efekt pracy świetnie się prezentuje, gdzie tak wygląda ten wjazd. Oczywiście nie ma tutaj żadnego portalu jeszcze wykończonego, ani nie ma samego wykończenia właśnie tego tunelu, ale i tak robi swój efekt. Gdzie przeskoczymy się jeszcze na drugą stronę, gdzie to jeszcze lepiej wygląda. O, i tak nam się prezentuje wyjazd właśnie z tego tunelu. Sam efekt będzie po prostu niesamowity w momencie, jak już puścimy tutaj, będą pierwsze pociągi jeździć. To jest naprawdę niesamowite, a tak się prezentuje sam wjazd. Wygląda naprawdę świetnie. Fajnie to wyszło. Osobiście uważam. Ale no co, nie ma co gadać i podziwiać. Trzeba dalej pracować. A dzisiaj zajmiemy się kontynuacją tego właśnie otóż tego szlaku. Myślę nad tym, że tutaj właśnie taki most wybudować, ponieważ tam mamy rzeczkę. A tak to się prezentuje tutaj na mapce. Myślę, żebyśmy tutaj tak przejechali jakoś tu o. Taki szlak. Prosto. Tutaj jakiś skręt, tutaj pod kątem lekko pojedziemy, tutaj jakoś potem się wymyśli już dalej na spawna, także nie ma co myśleć, zabierzmy się najpierw za projekt może weźmy. Właśnie, co ja tutaj mam? Mam tutaj coś takiego jak track blueprint, robi się go z steel angnota i jednego papieru i wtedy możemy tworzyć takie jakby blueprinty, więc zaznaczamy, żeby blueprint się zrobił, weźmiemy nie wiem 80 może. I weźmy zakręt. I taki nam się blueprint teraz stworzył. I możemy zobaczyć, jak będzie prowadziła po prostu trasa w tym momencie. Tutaj możemy zauważyć, że tutaj on się wchodzi do środka, więc po prostu wykopię tutaj już trochę tego tunelu. Czy nie tunelu, tylko no. Które skopię do tego. I skończyła nam się łopata, ale... Polecimy jeszcze mapkiem. I tak nam się prezentuje nasz projekt właśnie tego toru, który tutaj będzie wjeżdżał. Jak będziemy wbijać w tą górę. Ja chyba pójdę najpierw naprawić rzeczy, więc zaraz się widzimy tutaj na miejscu. I już jesteśmy z naszymi naprawionymi rzeczami. Jeszcze zetniemy to drzewko tutaj, ponieważ nam wchodzi w projekt. I teraz tak, jeszcze by się przydało dwutor zrobić. Projekt z dwutoru, więc... Trzeba tutaj doliczyć, ile to raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na piątym, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz powinno nam ładnie to wyjść. Dokładnie tak. Będziemy mieli ładne, proste tory. Możemy już sobie przymiarkę zrobić. I tak nam się będzie ładnie to potem ciągło. Tutaj skopię i zaraz się widzimy.
No i tak nam się prezentuje już skopane miejsce na tory. Tutaj przyda się jeszcze zrobić. I tak oto nam się prezentuje skopane miejsce na tory, na nasz most. I teraz przydałoby się zrobić już tutaj zacząłem wysypywać nam rzeczy. Jak możecie zauważyć, są tutaj pokazane bloczki, dokładnie gdzie trzeba postawić bloczek, żeby to nam się tory mogły stworzyć. Także ja to skontynuuję i zaraz się widzimy. Okej, a więc mamy skończony już tutaj nasz blueprint, już nigdzie nie wyskakuje żadne czerwone. Może jeszcze zetniemy to drzewo, tak żeby nie było problemu potem. To też jakaś dziura. No, więc teraz wracamy się na początek tego toru. I będąc na początku, oj, to jeszcze dziurę zostawiłem. Zostawiamy, tak, to sobie wrzucamy. I teraz potrzebujemy takich rail segmentów, o którym tam mówiłem w 7 odcinku, oraz drewno przerobione. Następnie trzeba wziąć tego blueprinta. Sposób, tylko w tak i to się powinno chyba, o, zniszczyć, dokładnie. I mamy postawiony pierwszy tor. Bierzemy i stworzymy ten właśnie oto tor. Jeszcze tutaj potrzebujemy ten kawałeczek dopełnić tylko. I nie potrzebujemy teraz blueprinta, bo mamy rzeczy i wiemy, jak to chcemy zrobić. Dajemy tak i tutaj była czwórka, czwórka, siup. I tak nam się prezentuje właśnie ten tor cały, który tutaj wyszedł. Potem się tutaj jakiś mostek zrobi. No więc przydałoby się dalej pojechać z nim. Tak się ten łuk prezentuje. My jeszcze tutaj możemy dołożyć. I siup. I w ten oto sposób skończyliśmy nasz łuk, który tam się ciągnie tak ładnie. I więc trzeba było się zabrać za dalszą robotę. Albo najpierw zobaczmy w sumie, jakby można było to poprowadzić, bo nie wiem, czy może w górę by można było, jakby to tu wygląda. Tą górę się przekopię. Najprawdopodobniej. Tutaj na pewno będzie trzeba jakoś bokiem podjechać trochę. Pod jakimś kątem, nie wiem. Jaka to jest wysokość? Czyli na tym poziomie to tak nie bardzo. Albo w sumie zrobimy tutaj nasyp. Tak się ten łuk na mapie prezentuje. Dalej pojedziemy gdzieś sobie tutaj jakoś tak. Pomyślimy jeszcze, co z tą górą zrobić, czy może tutaj bokiem jakoś, czy może ten. Bo jeżeli byśmy tutaj górą wcześniej jechali, to już trzeba było troszkę zakręt mniejszy zrobić, ale myślę, że po prostu tutaj zrobimy lekko tak zakrzywienie albo górę przekopiemy. Jeszcze się zobaczy. Myślę, że na tym łuku na razie skończymy, ponieważ samemu to jest troszeczkę, poczekam sobie na nich, to wtedy dalej dobudujemy więcej torów, a tymczasem bym się z wami pożegnał. I na samym odcinku myślę, że już zrobimy gdzieś z połowę tej trasy chociaż. No, tak coś myślę. Ponieważ to jest jednak bardzo czasochłonne, to właśnie te wielkie tory. No nie są to minecraftowe tory, takie standardowe, że jedna kratka, tylko jednak trzeba faktycznie tutaj się napracować,
podcaście, wszystkim. Więc po prostu w następnym odcinku się widzimy, gdzie już zrobimy chociaż do połowy. I przy okazji przemyślę, jak tutaj możemy zrobić to połączenie torów. Ponieważ jak możemy tutaj zauważyć, tą górę przekopiemy, ale tej my też moglibyśmy sobie przekopać. To możemy prosto pojechać, żeby nie było bez sensu właśnie robienia tego łuku, bo mogłem wtedy łuk zrobić krótszy, tylko że znowu by się to mniej prezentowało jakoś ładnie. Mogli wcześniej zrobić, ale to myślę sobie, że po prostu przekopiemy trochę tego. Także na tym sobie skończymy. Na tym odcinku już postaram się zrobić bardziej dłuższą trasę, tą już z nimi ogarnę. A się z wami na tym moment żegnam i do następnego. Dzięki za oglądanie i na razie, cześć.